Dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Postanowiłam, że nagram dzisiaj vloga tak z rana, przy śniadanku. Ostatnio rzadko to robię, ale tak pomyślałam, no mam w miarę porządek w kuchni, więc nagram. I co? Miałam porządek w kuchni, dopóki Gloria nie zaczęła robić konkretnych porządków i wyjmować wszystkiego z szuflad. Ale stwierdziłam, że pozwolę jej na to. Przy okazji zapytała o wszystkie rzeczy, co do czego służy. Więc stwierdziłam, dobra, niech wyjmuję, to też tak dla niej edukacyjnie będzie, bo się czegoś po prostu dowie. Zrobiłam na śniadanko przepyszne placuszki, akurat miałam takie mega dojrzałe banany, więc stwierdziłam, że zrobię te placuszki z serka wiejskiego z przepisu Ania Gotuje, które Gloria zresztą uwielbia, a dawno ich nie jadła, bo w sumie ja mam coś takiego, że robiąc śniadania, no tak głównie z myślą o Glorii, to staram się robić te śniadania bardzo różne, czyli jeżeli jednego dnia są kanapki, to drugiego dnia są kanapki trochę inne, kolejnego dnia na przykład szakszuka, innego na przykład jajecznica i tak się staram coś tam wymieniać, na przykład nie na zasadzie, że codziennie są kanapki albo codziennie są na przykład jakieś placki, czy tam właśnie owsianka, więc tak staram się mieszać właśnie na słono, na słodko. Placuszków dawno nie było, więc będą placuszki, do tego oczywiście ulubiony dodatek, czyli jogurt naturalny. Tak, Krusiu? Ulubiony? I zabieramy się do śniadanka. Proszę bardzo. Smacznego? Tak. Leci, 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 leci. Uwaga, przepraszam, 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 przepraszam. Już Ci pokroję. Sekundeczkę. Zeszłam wczoraj na dół do moich rodziców i mówię, kurczę, mi pachnie kurkami. I wyobrażacie sobie, że dzisiaj moja mama specjalnie, nie wiem, czy to specjalnie dla mnie, czy nie, czy tak ten. Specjalnie. Tak? Przed pracą pojechała na kurki, czyli będą dzisiaj kurki, jajecznice i ja nie mogę, pyszności. Nie widać mi włosów. Zadzwonię do mojej babci, czy ma dzisiaj chwilkę, żebyśmy z Glorią przyjechały do niej, ponieważ jak się okaże, że ma chwilkę, to podejdę po takie pyszne pączki tutaj, bo będą blisko. No cóż, do babci się nie dodzwonię, ale pączka i tak kupię, nie zmarnuje się. Update, moi drodzy, zmoczyło mnie troszkę, byłam po pączki, nic Wam w sumie nie nagrywałam, więc wzięłam ten aparat i nic, totalnie nic nie nagrywam. Przed chwilą byłam w Action i w Rossmanie, to tam taki szybki haul zakupowy Wam zrobię. W Action kupiłam taką książeczkę, w której jest mnóstwo różnych naklejek. Gloria je uwielbia, akurat tym razem nie było z traktorami, z pojazdami, więc wzięłam jej zwierzątka. Dodatkowo wzięłam takie, pięknie Wam pokazuję, takie pastylki. One są takie spoko do auta, takie cukierki miętowe. No i jeżeli chodzi o Rossmann, to wzięłam płyn micelarny, jest genialny ten płyn, teraz jest na promocji. Peeling również na promce, Soraya Body Ceremony, genialny. Ten i ten niebieski też jest prześwietny. No i woda kokosowa, ta woda kokosowa jest przepyszna. Ostatnio w którymś vlogu robiłam test wody z Action. I ta woda z Action była taka słaba, ta jest tak genialna. Słodziutka. Jeszcze z lodówki jest taka schłodzona. Genialna. Skoczę jeszcze szybko do Biedronki, ponieważ zadzwoniłam do Glorii, zapytałam, co by chciała ze sklepu. Powiedziała, że bananki, tak więc oczywiście pójdę po bananki. No i wracam do domu, a potem jakoś zbieramy się z Glorią i jedziemy do mojej babci, bo zgadałam się z babcią, jest w domu, zaprasza, także
jakby tu nie skorzystać, pojedziemy z pączkami, będzie pyszna kawusia i fajnie. Bieżąca szybka akcja, pach, pach, dosłownie nie musiałam nawet wchodzić na sklep. Wzięłam oczywiście banany dla mojej córeczki i wzięłam również taki sok bezpośrednio tłoczony z marchwi. On jest pasteryzowany. Kiedyś go kupiłam, jest bardzo dobry, ale jednak moje serce wciąż ubolewa, że nie istnieje już firma Marwit. Kiedyś były takie soki dostępne m.in. w Rossmanie. To były takie soki jednodniowe. One były tak genialne. Uwielbiałam ten marchewkowy. No niestety już ich nie ma, więc trzeba tutaj kupować coś innego. I te Biedronki są naprawdę spoko. Po raz kolejny mam tą przyjemność współpracować z marką Made in Lab, którą jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to już doskonale znacie. Ale jest ku temu cudowna okazja, ponieważ mamy nowe zapachy. My teraz okres letni, więc oczywiście się przerzucamy z cięższych zapachów na coś lekkiego. Chociaż niekoniecznie mam tutaj same lekkie zapachy, więc już nie przedłużam, otwieramy i zobaczycie, co mam w środku. Zamówiłam sobie 3 zapachy dla siebie oraz 2 zapachy dla mojego męża. I jestem bardzo ciekawa, co tutaj będzie, ponieważ nie znam tych zapachów totalnie. Na samym początku mojej przygody z Made in Lab miałam tak, że wybierałam te zapachy, które już znam, które już mam. Tak jak mam w restauracji, lubię wybrać smaki, które znam, żeby po prostu się nie zawieść. No i, że tak powiem, im dalej w las, tym zaczęłam bardziej eksperymentować, co okazało się strzałem w dziesiątkę, bo dzięki temu właśnie, że eksperymentowałam, znalazłam zapachy, które są ze mną teraz do tej pory i bardzo mi się podobają. A tak to pewnie bym się na nie nie odważyła, bo ja zawsze musiałam wcześniej, wiecie, gdzieś w perfumerii powąchać, ale właśnie od jakiegoś czasu mam tak, że skupiam się na tym, czytam, jakie mamy nuty zapachowe. Oczywiście dalej mam tak, że sugeruję się tym, na przykład, czy jest bergamotka, czy są nuty kwiatowe, na przykład jaśmin. Lubię wybierać takie zapachy. Mam cytrusowo-kwiatową nutę, ale wybrałam 2 zapachy, które mają nutę kwiatowo-orientalną. I właśnie tych nut orientalnych zawsze się boję najbardziej. No i unikam takich rzeczy jak jakieś kadzidlane zapachy, bursztyn, jakieś goździki, czy tytoni, takie rzeczy. Po prostu to jest, że dla mnie too much. Więc mam różne opcje, mam też tak. No zresztą zaraz Wam wszystko pokażę, więc zobaczymy, co tutaj wyjdzie. I może już otwierajmy, bo po prostu strasznie się rozgadałam. Otwieramy i na bieżąco będę Wam mówić, co tutaj wybrałam fajnego. No i oczywiście zostańcie do końca, bo na końcu mam dla Was świetną informację, która myślę ucieszy każdego. To może zacznijmy sobie od kategorii kwiatowo-orientalnej, której jestem bardzo ciekawa i w sumie to najbardziej się boję, bo do tej pory wydaje mi się, że jak wybierałam właśnie takie kompozycje, gdzie mamy te nuty orientalne, to średnio mi pasowały, więc zobaczymy, co tu mamy. Więc jest to numerek 176, czyli Michael Kors Wanderlust. Wanderlust, Wanderlust. Mamy tutaj bardzo ciekawe nuty zapachowe, pozwólcie, że Wam przeczytam. Głowy to jest cytryna, różowy pieprz, kardamon, kora cynamonu, serca Young, czarna porzeczka, jaśmin, tuberoza i baza, mleko, drzewo sandałowe, piżmo, balsamiczne nuty. No i najbardziej tutaj boję się tej właśnie bazy, przede wszystkim piżma i balsamicznych nut. Już wyobrażam sobie, jak ten zapach będzie pachniał, ale dobra, zobaczymy, co z tego będzie, dajmy szansę. No i ciekawa jestem w ogóle tego, że jest mleko. Pierwszy raz się z tym spotykam, no ale tutaj coś, co mnie ratuje, to cytryna oraz jaśmin, więc zobaczymy, co z tego będzie. Uwaga, robimy test. Ej, bardzo jestem zaskoczona, w ogóle szok, bo ja się bałam, że jednak jak słyszę słowo orientalna, to od razu mi się kojarzą takie kadzidlane, takie nuty, o Jezu, nie cierpię takich zapachów, a tutaj jednak przebijają tak kwiaty, tak bardzo mocno czuć jaśmin, uwielbiam zapach jaśminu, od razu tak czuję i wiecie, z czym mi się kojarzy bardzo ten zapach? Z moją mamą. Nie jestem w stanie porównać tego. Z czym to pachnie? Ale to jest taki zapach takiego mega przyjemnego balsamu. Jak po kąpieli się nasmarujecie takim zapachowym balsamem. Jestem bardzo ciekawa, co moja mama powie o tym zapachu. Muszę ją zapytać. Ale jestem bardzo zaskoczona. Jest tak intensywnie kwiatowy. I bardzo kobiecy. Wow, naprawdę mega zaskoczenie. Przysięgam, jestem totalnie, totalnie zaskoczona. Bo różnie reagowałam na te orientalne zapachy. Niesamowite. Czy ten różowy pieprz daje takie właśnie... No, przysięgam, jak czuję ten zapach, to wyobrażam sobie taką elegancką sukienkę. Jakieś, ono, to jest nawet idealny zapach, czy na dzień, czy na wieczór. Wow. Dobra, lecimy dalej. Jestem bardzo ciekawa, czy wszystko będzie takie super. Był kiedyś taki strzał z Made in Lab, że wszystkie zapachy w sumie mi się podobały. Zobaczymy.
Kolejna kompozycja kwiatowo-orientalna, numer 174. I myślę, że ten zapach zna każdy, bo to jest inspiracja zapachu Calvin Klein Obsession Night. Ja, mimo że pracowałam w Rossmanie na dziale perfumeryjnym, doradzałam klientom właśnie w przypadku perfum. Nie pamiętam już, jak ten zapach pachnie. Wiem, że on ma swoich zwolenników i przeciwników, więc zobaczymy, do jakiej grupy będę należeć ja. Jeżeli chodzi tutaj o nuty, mamy nuty głowy. Bergamotka, pomarańcza, pieprz, czerwone owoce, więc zdecydowanie bergamotka, pomarańcza to jest na plus, bo zawsze tego szukam właśnie w zapachach. Nuty serca, to jest frezja, cyklamen, jaśmin, żywica. Mamy frezję, mamy jaśmin, jak najbardziej na plus. Żywica, no ciekawe. I baza, piżmo, wanilia i drzewo cydrowe. No i tu mnie nie przekonuje wanilia. Często spotykam się z tym, że perfumy, które mają w sobie właśnie nuty wanilii, są takie mdłe właśnie, takie troszeczkę mydlane, a ja takich zapachów nie lubię, no więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Totalne przeciwieństwo poprzedniego zapachu, bo ten jest taki bardziej cytrusowy, taki świeżutki. Tamten był mega kwiatowy, mega kobiecy, a ten jest taki totalnie świeży. Na lato idealny. Czekajcie, jeszcze raz psiknę. Nie, muszę tak zrobić, bo już mi się wszystko miesza. No genialnie, Kinga, na dwie łapy. To ciekawe, gdzie ja resztę użyję. Dlaczego ja tak bardzo bałam się tych orientalnych nut? Przecież ten zapach też jest genialny. Ej, przysięgam, wyjdzie to teraz jak taka sztuczna reklama, że się zachwycam. Ale uwierzcie mi na słowo. Były takie przypadki w Made in Lab, że zamawiałam coś tak, powiedzmy, właśnie na ślepo i mi się po prostu nie podobało. Ale w tym przypadku, wow! Ten zapach piękny, taki świeżutki, orzeźwiający, ale jednak ten 176, ten Michael Kors, genialny po prostu. Ja czuję, że teraz będę tak katować, że szok. No więc dobra. I ostatni. Okaże się, że ta cytrusowo-kwiatowa kompozycja, której byłam najbardziej pewna, okaże się właśnie dla mnie słaba. Zobaczymy. Wow, jaki kolor. 173, czyli to jest Guerlain Aqua Allegoria Mandarin Basilic. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam. Tutaj mamy nuty głowy, gorzka pomarańcza, kwiat pomarańczy, zielona herbata. Serca, mandarynka, bazylia, rumianek, piwonia. No bazylia, ciekawe bardzo. I baza to drzewo sandałowe i bursztyn. Dobra, więc zobaczymy, jak będzie tutaj. No i tutaj... Boże, co tak pachnie? Czuć taki zapach jakiegoś owoca, ale to nie jest cytrus. Chyba zielona herbata. Poprzytulajmy się trochę. Bardzo ładny zapach, ale nie wiem, czy jest taki mój. Okej, nosiłabym, bo bardzo mi się podoba, ale jednak nie urwał mi tyłka, że tak powiem. Wydaje mi się, że tutaj może być to ten rumianek. No i ta właśnie, tak mi się wydaje, zielona herbata, że najbardziej tu przebija. Więc, jeśli ktoś lubi takie delikatne zapachy właśnie, zapach zielonej herbaty, bo zapach zielonej herbaty jest specyficzny, to myślę, że się spodoba. Tak jak mówię, ładny zapach, ale jednak mi się spodobało coś innego, jak zresztą widzieliście po moim zachwycie. No i przyszła w końcu pora na zapachy dla mężczyzn, więc jeżeli tu mamy jakiś mężczyzn, to moi drodzy, wytężcie słuch, ponieważ mam tutaj dwa zapachy, czyli kategorię cytrusową oraz kategorię drzewną. Ja mojego męża najbardziej lubię w tych kategoriach cytrusowych. Numer 179 to inspiracja zapachu Yves Saint Laurent Myself. I tutaj mamy, tak jak wspominałam, to jest kategoria cytrusowa i nuty głowy bergamotka, kwiat pomarańczy, grapefruit, lawenda, serca to jest bursztyn, cydr, kaszmir, drzewo sandałowe i baza jaśmin, piżmo, mech, piwonia. Bardzo ciekawe nuty. No mnie to oczywiście przekonuje bergamotka, kwiat pomarańczy. No i próbuję, jak to będzie pachniało. Mi już się tak zapachy pomieszały, że to jest hit. Dobra, teraz może tu. Dobra, na początku zrobiłam oczy, musiałam się to troszeczkę roznieść, bo takie miałam, wow, ile tutaj różnych kwiatów, ale... To jest zapach, który na pewno podpasuje mojemu mężowi. On lubi takie zapachy. Bardzo świeży, bardzo ładny. Z czymś mi się kojarzy, nie wiem z czym, ale Wojtek właśnie ma już w swoim asortymencie perfumy właśnie, które mają, które podobnie pachną, więc myślę, że ten zapach zdecydowanie mu się spodoba. Bardzo fajny wybór. No i dobra, tą kategorię drzewną teraz zobaczymy. Czyli tu mamy numerek 180, Dior Sauvage Elixir. Ja wąchałam kiedyś Dior Sauvage i mnie ten zapach totalnie nie porywa. Moja mama jest tym zapachem zachwycona, więc jeżeli ja stwierdzę, że nie dla mojego męża, to pójdzie dla mojego taty. Zobaczymy, to jest taki bardzo intensywny męski zapach. Zobaczymy, jak tu pachnie. Może teraz tak? Czemu by nie? No właśnie, to mi się nie podoba. Ja wiem, że Dior Sauvage ma dużo swoich zwolenniczek. Kobiety uwielbiają ten zapach. Jest bardzo męski, ale jest w nim coś takiego
pieprznego, czego nie lubię w perfumach. Mi się to kojarzy na przykład z perfumami Mercedesa, które mają taką chamską, ostrą nutę, która mnie totalnie nie przekonuje. Więc ten zapach, o Jezus, on mi śmierdzi totalnie. Mamy tutaj nuty głowy, to jest grejpfrut, kardamon, gałka muszkatołowa, imbir. Serca, kora cynamonu, lawenda, lukrecja, drzewo sandałowe i baza, patchouli, wetyweria, wytrawna ambra i mech. Ja myślę, że tutaj zdecydowanie mech, lawenda, lukrecja robią, imbir robią to takie właśnie ciężkie wrażenie. Nie wiem, mi się ten zapach totalnie nie podoba, więc ja go mężowi nie dam, nie będę drażnić swojego nosa. Połuchaj to. Nie mówię ci, co to jest. Tak pewnie nie znasz. No nie, nie bardzo. Ale weź sobie psiknij i co sądzisz o tym zapachu? Ej, czy to nie może być to zapach taki w twoim stylu? No. Nie? Wiesz, to jest Michael Kors Wanderlust. Tak mi się ten zapach spodobał. Nie dlaczego skojarzył mi się z tobą, że ty masz takie zapachy, takie kobiece, bo kobiece czekaj, bardzo. Bo teraz jak się tak utlenił... Jem do piaskowicy. Fajne, bardzo fajne jest. No? Jem do piaskowicy. Dobrze, kochanie, już idziemy. I jak się okazało, numer 176, czyli inspiracja zapachem Michael Kors Wanderlust, to nie tylko moje odkrycie, bo mojej mamie również się spodobał i tak właśnie myślałam. I tak jak mama powiedziała mi, że kojarzy jej się ten zapach z Żadorem od Diora, to faktycznie... Teraz myślę, że też to czuję. I może dlatego ten zapach skojarzył mi się z moją mamą. Więc naprawdę totalne odkrycie. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie ten zapach. A jeżeli nie znacie, to koniecznie sobie zamówcie, jak lubicie kwiatowe kompozycje, bo totalnie przepadniecie. A teraz jest ku temu świetna okazja, ponieważ jeżeli, moi drodzy, dotrwaliście do końca, to dowiecie się o bardzo fajnej akcji, czyli, o uwaga, dostawie za złotówkę. Jest w tym momencie dostawa za złotówkę z DPD Pickup. Co ważne, bez żadnych warunków do spełnienia. Już przy zakupie jednego flakoniku macie opcję dostawy za złotówkę, ale promocja dotyczy tylko dostawy z DPD Pickup. Dodatkowo też przy wyborze DPD Pickup możecie swoje zamówienie odebrać w Żabce, więc bardzo szybko i wygodnie. No i na sam koniec oczywiście coś, co cieszy wszystkich, czyli promocja minus 30%. Zachęcam Was do zajrzenia w opis, tam macie link do sklepu. Życzę Wam udanych zakupów, a my przechodzimy do dalszej części vloga. Gdzie idziemy, Bubuś? Na... do babci Ani. Cieszysz się? Tak. To piąteczka. Ło! Ło! Lecę! Blorusia się pakuje, a ja Wam przy okazji pokażę tę książeczkę w Action. Widzieliście sami, jak wyglądała tamta, którą wzięłam. A tutaj jest ta, którą Gloria już miała, proszę bardzo, jaka powyklejana. Gloria sobie tak właśnie lubi naklejać, proszę bardzo. Tu były różne pojazdy. Twoja ulubiona chyba, nie? Tak. Co to za mały przedszkolaczek? Przedszkolaczku! Hej! A to, co tutaj widzicie, to są, moi drodzy, droga. Droga, są miejsca parkingowe. Tak się ostatnio bawimy. To jest mała agentka. Przed chwilą... Chcę okulary. Oj, tak, ubrałaś kapelusz i jeszcze okulary chcesz, tak? Tak. Lusiu, nie ma słoneczka, wiesz? Chodź, idziemy. Mama mówiła, że coś dla ciebie ma, prawda? Tak. Jak myślisz, co to jest? Makierki. Skąd wiedziałaś? Proszę bardzo. Ze zwierzątkami mogą być? Może być. Podobają ci się? Tak. Dobra, no to się cieszę. To jest samochód. Gdzie ty masz tu samochód? Pokaż. Ojejku, nawet się samochód znalazł. No widzisz? Jakie szczęście. Ja dzisiaj po prostu jak 7 nieszczęść, nie dość, że włosy do mycia, to jest klasyk we vlogu, no to dodatkowo, nie wiem czy będziecie to widzieć, na pewno będziecie to widzieć, jak mi zarosły brwi, o matko święta. Tak mi jest ciężko umówić się do Izy, bo no po prostu lubię do niej chodzić na brwi, bo zaufałam, po prostu bardzo fajnie mi je robi. Po prostu czuję ten vibe, jakie ja brwi chcę, jak mi się podoba. I co? I... Ciężko jest mi się zgadzać na termin, bo ma po prostu tak wszystko zawalone. To jest raz. Dwa, jeżeli już ma jakiś wolny termin, to mi to po prostu nie odpowiada. No a ja też po prostu nie jestem nauczona tego, żeby umawiać się na, wiecie, jakiś tam dalszy termin, po prostu żeby sobie zaklepać. Tylko ja zawsze po prostu na ostatnią chwilę się orientuję, że potrzebuję czegoś, a to nie jest takie proste. Więc ostatnio już robiłam sobie, sama regulowałam sobie brwi i fajnie mi się to udało. No ale po prostu ja, widzicie, tak to jest. Nie chcę się regulować samemu brwi i no, chodzę teraz tak zarośnięta, że aż po prostu mi wstyd, więc muszę to dzisiaj ogarnąć, nie wiem kiedy, więc taka jestem właśnie w tym vlogu, ale cóż, są też takie
momenty w życiu, że nie zawsze jest taki super zadbany, więc no, trzeba coś ze sobą zrobić, bo masakra. Dobrze przynajmniej, że jestem, wiecie, tak mam całe ciało ogolone, wypilingowane, więc to nie jest tak, że zarosłam wszędzie. A teraz już kończę gadać i jedziemy do mojej babci. Gloria właśnie tak się dopytuje, jedziemy do babci. Fajnie, bo, znaczy do prababci, w sensie do mojej babci. Bo ogólnie nie widzi mojej prababci często, a naprawdę bardzo ją lubi i często o nią pyta, więc jedziemy. Moja babcia też się ucieszy, napijemy się kawki, tak jak mówiłam. Będzie teraz akcja regulacja brwi, moich krzaków. Już otwieram. I Glorii na ten czas dam taką paletkę Revolution Pro, bardzo lubiłam tę paletkę. Proszę bardzo. Masz pędzelek i maluj sobie po kartce, tak? Tak. A ja w tym momencie zabieram się właśnie za ogarnięcie tych krzaków, chociaż troszkę. I zawsze w sytuacji, gdy moje brwi są tak zarośnięte, że hej, no to wtedy w tej sytuacji używam takiego sposobu, że biorę sobie taki precyzyjny pędzelek. Ja tutaj mam akurat schebę. Cieniutki, taki skośny. I ja sobie oczywiście biorę wacik, nasączam go płynem micelarnym, tak żeby po prostu ta kreska, którą robię cieniem, była jeszcze bardziej precyzyjna. Ten pędzelek jest z Hebei, to jest numer E01. Najlepszy precyzyjny pędzelek, jaki miałam. Taki do brwi. No i biorę sobie... Jaki to jest? To jest taki fioletowy, ładny, co? No i po kartce maluj. Ale pięknie. Boże, mój biedny pędzel. Chyba ci pędzel dałam, wiesz, bo jak widzę, jak Grysiu, ale wystarczy, że tak będziesz delikatnie, wiesz, popatrz, tak. Patrzcie na to. Matko bosko, mój pędzel, on jeszcze przed chwilą miał to włosie takie ładne, nie? Tak wystarczy, tak, o, patrz, robisz tak i tak, pyk, 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 takie ciapki, ale takie delikatne, wiesz? Biorę sobie cień, taki bardzo ciemny, brązowy. Tu akurat mam taką paletkę z Chudy, czy z czegoś. Upadła mi właśnie w ten sposób. Wiecie, to jest tak typowo jak chleb posmarowany masłem. W ten sposób mi to upadło. Na szczęście przeżyła, jest wszystko spokojnie, nic się tu nie pokruszyło. Żebym ja te brwi dobrze sobie wyregulowała, to muszę sobie zrobić taki zarys. Bo inaczej to wyrwałabym za dużo, a nie o to chodzi, żeby wyrywać za dużo. A dopiero do Izy na brwi jestem umówiona za jakiś... Matko bosko, kochano. Lorusia, daj na chwilkę to, daj. Masz tym maluj, wiesz? Tym. Boże, czekaj, ja to muszę obsypać tutaj, bo Jezus. Jezus. Serce moje krwawi, proszę. Ten pędziejek. Ten pędziejek jest brudny. Wiem. Trzeba umyć. Trzeba, mama, umyć. Dobrze, już go umyję. Wleciała kicia kocia, także to był genialny pomysł, bo teraz sobie w spokoju wyreguluję brwi bez stresu. Przy okazji pokażę Wam pewną zmianę na mojej twarzy, ale to jest taka bardzo drobna zmiana, więc pewnie nie zauważycie. Nie widać takiej dużej różnicy, więc moi drodzy, mam innego kolczyka założonego. Mam mniejszego, on tak bardzo nie odstaje. Jest taki fajny, przelegający, już nie pamiętam dokładnie jaki to jest rozmiar, ale bardzo fajny właśnie, bo tamten, mogliście zauważyć w niejednym vlogu, że tamten, przy tamtym kolczyku często miałam tutaj taką kuleczkę, taka ziarnina mi się robiła. Ja też często tym kolczykiem nawet nie tyle, że zahaczałam, ale często gdzieś tak po prostu gdzieś tam nie uderzałam przy zabawach. Przy zabawach z Glorią czy coś. O Jezus Maria, myślałam, że ta bluza dzisiaj biała przetrwa, niestety chyba, nie? Co miałam mówić, że często nawet przy zabawach właśnie z Glorią po prostu ten kolczyk często był taki gdzieś tam naruszany, no i ta ziarnina mi co chwilę powstawała, co ją wyleczyłam, to co chwilę mi się pojawiała. I teraz przy tym kolczyku już od razu tak naprawdę chwilę po założeniu zauważyłam, że ten nos już wygląda dużo lepiej, tak dużo bardziej estetycznie. Ja w ogóle na tym nosie mam jakieś takie przebarwienia, to jest normalna rzecz u mnie. Ale właśnie ten kolczyk wygląda teraz lepiej, to tak jakoś, nie wiem, ja od początku chciałam taki kolczyk, na początku sobie po prostu zły rozmiar zamówiłam, więc teraz już jest naprawdę spoko. Niby taka mała różnica, ale mi się to podoba. Dajcie znać, czy widzicie różnicę. Jajecznica z kurek, które były zbierane dzisiaj rano. Czy może być coś piękniejszego na kolację? Co ja wiem, jajecznica z kurkami, nie jest jajecznica z kurek.
Edę, Edę, Gloria, przy okazji przyśpiewka. Edę, Edę. Piosi, myszka, świętego, piaciska, co o piosi, haps, do pyska. Brawo! I teraz? Jest.